Proszę Państwa, naszymi gośćmi są dzisiaj ksiądz Piotr Lach, dyrektor i kapelan hospicjum w Licheniu Starym oraz pan Wojciech Budzyński z Nowego Jorku. Chcielibyśmy porozmawiać o hospicjach w Polsce i o waszym hospicjum w Licheniu. Czym właściwie zajmuje się hospicjum? Hospicjum to jest miejsce, w którym przybywają ludzie nieuleczalnie chorzy, przede wszystkim na choroby nowotworowe. Te, które już powiedzmy szpital wypisuje do domu, ponieważ są po chemii, po radioterapii i nie ma już dla nich tak naprawdę ratunku. Pozostaje tylko i wyłącznie walka z bólem. I takie osoby przebywają w jednostkach zwanych hospicjami. Hospicjum w Licheniu działa od kiedy? Hospicjum w Licheniu zostało utworzone w 2009 roku. Mija mniej więcej 4 lata od jego działalności. Powstało ono w dawnym budynku klasztornym, albowiem kiedy kult maryjny w sanktuarium związał się ściśle z bazyliką, nowo powstałą bazyliką, wtedy księża pracujący w Licheniu przenieśli się do pomieszczeń będących usytuowanych bliżej bazyliki i pozostało pytanie, co zrobić ze starym klasztorem. Były różne pomysły, ostatecznie zdecydowano się na powstanie dzieła miłosierdzia, dzieła charytatywnego, hospicjum dla ludzi nieuleczalnie chorych. A rozumiem, że ojcowie się opiekują również bazyliką w Licheniu, którą odwiedza corocznie prawie milion pielgrzymów. Tak, dokładnie. Wojtku, ty przeżyłeś to hospicjum niejako osobiście, ponieważ umarł tam twój tata. Tak. Jakie są twoje doświadczenia z tym? No, pierwsze było najważniejsze, że jako powiedzmy ojciec był łodzianin, ja rodziłem się w tym mieście, nie ma hospicjum, prawie milionowe miasto, nie ma ośrodka, gdzie mógł mój ojciec trafić. Zmieniły się władze miasta, zadecydowały o zamknięciu byłego ośrodka. Otworzyli dzięki Bogu w Licheniu, gdzie to jest 100 kilometrów, to nie jest tak bardzo daleko. Okazało się po kilku szpitalach i po tym, co widziałem w Łodzi, że jest tam no prawie niebo, mówiąc zupełnie szczerze, które nawet by się tu ciężko było szukać w warunkach Stanów Zjednoczonych, gdzie wiemy, gdzie tutaj mając pieniądze no prawie ma się przemysł, wszystko. Prawda? Dokładnie, to jest nastawione, jesteś chory, mamy wszystko, tylko zapłać. Natomiast, co jest jedno z najważniejszych, jest to zupełnie darmowe. Ośrodek z zapleczem medycznym, potwierdzam, takim jakbyśmy sobie mogli wymarzyć tutaj my mieszkający i znający system medyczny w Stanach Zjednoczonych na najwyższym poziomie. Ale hospicjum, jak rozumiem, nie oferuje leczenia, prawda? To jest już instytucja czy ośrodek przeznaczony dla osób, które są już w terminalnym stanie choroby. No, mogę powiedzieć, widząc to jakby z drugiej części, z innej perspektywy. Tak, to jest dla tych wszystkich, którzy już przeszli bądź chemię, bądź wszystkie operacje związane z chorobami nowotworowymi i nie ma dla nich miejsca ani przede wszystkim w ośrodkach rehabilitacyjnych, ani w szpitalach. Natomiast nie są w stanie rodziny, tak jak no powiedzmy ja z żoną będąc w Łodzi, sami zadbać o godną odejście, może to tak nazwać no przykro, ale godne śmierć ojca. No śmierć jest też doświadczeniem, które czeka każdego z nas. W związku z tym o godną śmierć też trzeba jakoś walczyć i rozumiem, że to hospicjum to akurat zapewnia. No, jeszcze raz powtarzam, z punktu widzenia pacjentów, a byłem tam z żoną wielokrotnie, zostając nawet na noc, bo jest ośrodek, malutki hotelik, również darmowy, co się zupełnie no nie zdarza czegoś takiego w skali kraju, gdzie można zostać z pacjentem, obserwując i serwis sióstr, i lekarzy, no jest coś no niesamowitego. Oczywiście nie walczy się tam, to trzeba podkreślić, nie walczy się tam o życie, walczy się o godne odejście. To jest jakby ostatnia prosta, która nas wszystkich czeka. Proszę księdza, kto finansuje działalność takiego hospicjum? Mamy podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niestety środki, które fundusz daje, to pozwalają pokrywać tylko 45% wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem i działalnością naszej jednostki.
Całą resztę musimy zdobywać. To są datki ludzi dobrej woli, to są wpływy z 1% podatku, jakieś darowizny. Organizujemy koncerty charytatywne. Przynajmniej raz w roku jest taki koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicjów. To jest druga sobota października. Zapraszam jakieś znane zespoły, wtedy też w formie cegiełek zbierane są pieniądze, datki. Czy obecność, ten przepływ pielgrzymów przez Licheń też pomaga w zbieraniu środków na działalność? Tak, jest to nagłaśniane, że takie hospicjum istnieje i też wielu pielgrzymów przysyła na konto, powiedzmy, pieniądze. Proszę księdza, mamy w Polsce członków naszych rodzin, mamy rodziców, mamy krewnych. Co możemy zrobić ze Stanów Zjednoczonych, żeby pomóc im znaleźć się w takim hospicjum? No niestety przykro powiedzieć, ale takim pierwszym kryterium, żeby znaleźć się w hospicjum, to jest kwalifikacja przez chorobę nowotworową, nieuleczalną. Już to takie terminalne stadium. Głównie to jest właśnie nowotwór, chociaż są też możliwe do przyjęcia przypadki kardiomiopatii, ale 4-5 stopień, niewydolności oddechowej 4-5 stopień. To są wszystko te fazy już schyłkowe. Natomiast jeżeli chodzi o procedury, no to przede wszystkim trzeba być ubezpieczonym. W Polsce. Musi być pacjent ubezpieczony, może być za granicą również ubezpieczony i wtedy kwalifikacji dokonuje przez przesłanie wniosku, który wypisuje lekarz prowadzący pacjenta, a nasz lekarz hospicyjny dokonuje kwalifikacji. I później jest powiedzmy kolejka, jak zbliża się czas przyjęcia, jest telefon, powiadomiona jest rodzina, że można pacjenta przywieźć. Jak długa jest kolejka w takim razie? Kolejka jest, bardzo różnie to wygląda. Nieraz jest kilkanaście osób, nieraz można przyjść nawet z miejsca być przyjętym. Rozumiem, że ten wymóg... I oczywiście jeszcze dodam, hospicjum dla pacjentów jest całkowicie bezpłatne. Rozumiem, że ten wymóg ubezpieczenia medycznego również z zagranicy otwiera również drogę pacjentom ze Stanów Zjednoczonych do znalezienia się w hospicjum. Tak, dokładnie. Czyli możemy o tym myśleć, jeżeli ktoś z członków naszej rodziny chciałby umrzeć godnie, nie tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce, możemy o tym również myśleć. I w takim wypadku co należałoby zrobić, żeby umieścić pacjenta w hospicjum? Dokładnie takie same procedury jak pacjent, który jest z Polski. Czyli musi być dokumentacja medyczna, historia choroby, no i ten wniosek, prawda, który jakby jest pierwszym śladem zaistnienia pacjenta na tej drodze do przyjęcia. A potem kwalifikacja jego przez naszego lekarza. No i oczywiście dokument. Wojtku, jak to wyglądało w praktyce w twoim przypadku? Praktyka była łatwiejsza, bo mój ojciec był w Polsce, więc wystarczyło tylko faktycznie, bo ZUS już byłby jakby automatyczny ze szpitala, więc z tym nie było najwięcej problemów. Natomiast było drobne biurokratyczne sprawy związane z różnymi szpitalnymi kwitami. Czyli nie były to przeszkody nie do pokonania? Nie, nie było i sądzę, że tutaj też nie ma, poza jednym najważniejszym ubezpieczeniem ZUS-u, który no jakby tym państwowym w Polsce, który trzeba byłoby załatwić już na miejscu, ale da się to załatwić również. Nasz czas powoli się kończy. Dziękuję bardzo księdzu, dziękuję Wojtku. Dziękuję. Za obecność w studio.